Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak obiecywałam ostatnio w bookhaulu, który możecie zobaczyć tutaj, postanowiłam do końca roku pokazać Wam przynajmniej jeszcze jeden bookhaul, tym razem z mojego pierwszego zamówienia na Book Depository. Oczywiście wszystkie książki, które kupiłam na Book Depository, a było ich tak naprawdę niewiele, a listę książek, które chciałabym kupić, są jeszcze większe. Zawdzięczam przede wszystkim Karolinie z kanału Combook, Ani i Marcie z Bestsellerek, Sylwii z My Books My Life, Oli książkowemu Frikowi, Nikoli z kanału Doktor Book i całej masie osób, które oglądam na BookTubie, które kocham po prostu miłością moją taką wielką, naturalną. I po prostu na pewno te książki już nie raz i nie dwa widzieliście. I właśnie z ich polecenia, z polecenia dziewczyn, zrobiłam swoje pierwsze zakupy w końcu, z których bardzo, bardzo mocno się cieszę. Dlatego o tych książkach, które za moment zobaczycie, nie będę Wam zbyt dużo opowiadać, bo na pewno u dziewczyn już te książki widzieliście, na pewno już o nich kilka słów słyszeliście. Natomiast ja ze swojej strony chcę się Wam po prostu pochwalić tym, co udało mi się kupić, więc nie przedłużam, zaczynamy. Prawda jest taka, że bardzo mało czytam po angielsku. Z jednej strony chciałabym, żeby tego czytania po angielsku było więcej, ale na przestrzeni ostatnich kilku lat przeczytałam tylko jedną książkę po angielsku i było to chyba w 2015 albo w 2016 roku, gdy przeczytałam książkę Gwiazd naszych wina po angielsku i byłam trochę załamana, bo jeżeli kojarzycie samą książkę, to wiecie, że jest tam dużo specyficznych nazw chorób, leków, jakichś innych badań, które bardzo, bardzo mocno utrudniały mi czytanie tej książki, ale stwierdziłam, że skoro od jakiegoś czasu, i to bardzo długiego, dziewczyny polecają tak wiele wspaniałych tytułów i są to książki, które po prostu też pięknie wyglądają na półkach, są niesamowicie pięknie zrobione, to też bym chciała mieć chociaż kilka takich tytułów u siebie, mimo że tak naprawdę prawdopodobnie przeczytam je za bardzo, bardzo długi okres czasu, ale jakby sam fakt z ich posiadania już mnie cieszy. I w swoim pierwszym zamówieniu z Book Depository zamówiłam tak naprawdę tylko 6 książek lub aż 6 książek, ale każda jedna wydaje mi się warta polecenia, skoro dziewczyny je polecały, to ja je musiałam kupić i po prostu są piękne, są tak cudownie wydane. I żeby nie przedłużać, pierwszą książką jest The Binding, która już ma po prostu piękną i niesamowicie błyszczącą obwolutę, która jest ściągana, która ma piękną wklejkę, naprawdę, naprawdę niesamowicie piękną. I po prostu, wiecie, najgorsze jest to, że nie potrafię się zdecydować, czy chciałabym mieć tą książkę w obwolucie, która się pięknie świeci i jest naprawdę cudowna, czy chciałabym ją mieć na półce bez obwoluty. Bo bez obwoluty wydaje mi się jeszcze piękniejsza, ale tak strasznie się boję, że jak ją zostawię bez obwoluty, to po prostu mi się zniszczy. I nie chciałabym tego bardzo, żeby mi się zniszczyła. Ale jest piękna, jest świecąca i po prostu... No, po prostu nie można się nie zakochać w tych książkach. Tak, takie jest moje zdanie. Ale no, prawda jest też taka, że książki, które kupiłam na Book Depository, to tak naprawdę... Mało co o nich wiem. Nie czytałam w sumie nawet, o czym są te książki. Nie pamiętam recenzji, znaczy nie pamiętam filmików dziewczyn, więc też do końca nie pamiętam, o czym konkretna książka jest. Nie chciałam sobie tego przypominać. Lubię się często zaskakiwać i biorąc jakąś książkę do ręki, lubię nic o niej nie wiedzieć. Więc jeśli jesteście ciekawi, o czym są konkretne książki, to odsyłam Was do dziewczyn. One na pewno kilka słów Wam o tych książkach powiedzą. Ja natomiast chcę Wam je tylko po prostu pokazać i się pochwalić i zasugerować Wam, że może jeżeli szukacie jakichś pięknych książek, to czas zrobić swoje pierwsze zamówienie na Book Depository, bo książki, na przykład The Familiars, są też tak piękne, że kurczę, ubogacenie swojej biblioteczki o takie tytuły, o tak pięknie wykonane książki, to jest po prostu coś niesamowitego. Wklejka. W ogóle tak naprawdę książek w twardej oprawie, żałuję, bo zamówiłam tylko dwie. I to jest właśnie The Binding i The Familiars. Są piękne i żałuję, że zamówiłam tylko dwie, ale mam nadzieję, że może z czasem zamówię tych książek w twardej oprawie znacznie więcej. Zobaczcie tu. Zobaczcie. Ja aż chrypy dostałam z tego podniecenia. No...
Piękne są te książki. No, wyobrażacie sobie, jakby wszystkie stały bez obwolut, tylko w takich twardych oprawach, z tymi złoceniami, z tym wszystkim. Chciałabym mieć chyba jedną taką półkę w swojej biblioteczce, gdzie wszystkie książki byłyby tylko tak wykonane i stały tak grzbietami. To by było piękne. O, ja już się po prostu rozmarzyłam. Tak, więc jeśli chodzi o twarde oprawy, to tylko The Binding i The Familiars, bo tylko tak mi się to udało, tak mi się to udało wykonać. Kolejne cztery książki, które zamówiłam z Book Depository, na pewno też kojarzycie. Było o nich głośno. Ostatnią, którą wam pokażę, została też wydana w Polsce i nie jest to The Very Large Expanse of Sea, chociaż też chciałabym sobie kupić. I w ogóle co ciekawe, na Book Depository, jak dobrze sobie poszukacie jakiegoś tytułu, to często wydanie w twardej oprawie jest znacznie tańsze niż w miękkiej, więc polecam tam zaglądać i szukać i szperać i niekoniecznie kupować od razu, a jeszcze chwilę zaczekać, bo ja czekając ze swoim zamówieniem prawie pół roku albo i nawet dłużej, bo chyba tak długo się zbierałam do zamówienia swojego pierwszego na Book Depository, to bardzo dużo tytułów akurat udało mi się trafić na przecenione albo na tańsze niż na przykład w miękkiej oprawie, albo po prostu niektóre promocje przeszły mi koło nosa, więc jakby trudno, ale i tak jestem bardzo, bardzo, bardzo mocno szczęśliwa. Trzeci tytuł z Book Depository, This Witches Don't Burn, i to koniecznie, znaczy koniecznie, od razu mi się kojarzy z bestsellerkami i to jest chyba tytuł, który zostanie wydany też w Polsce, więc nie mogę się doczekać, a wiem, że chyba już druga część tej serii, These Witches Don't Burn, na pewno się gdzieś pojawi, chyba nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym, ale widziałam już gdzieś okładkę na diamentowych alpakach u bestsellerek na Facebooku, czy na okładkowych srokach, teraz już nie pamiętam, ale wychodzi na to, że kolejna część tej książki się pojawi, ja jej jeszcze nie znam, ale na pewno poznam, jeżeli nie w angielskiej wersji, to na pewno w polskiej. Dalej. Książka, którą polecała, Dr. Book, dziewczyny mi się mylą w tych nikach, Kombook i Dr. Book. Dr. Book, Nicola, The Astonishing Color of After, i tam książkę można było zamówić chyba w dwóch wariantach okładki, ale ta podoba mi się zdecydowanie najbardziej i tą właśnie chciałabym przeczytać. Oczywiście kiedyś, bo nie mam pojęcia, kiedy to nastąpi. Teraz chciałabym wam pokazać książkę, którą kupiłam, bo mi się spodobała okładka, i książkę, którą kupiłam, bo nie widziałam jej u żadnej z dziewczyn. W sensie żadna z nich jej nie polecała. Nie wiem, czy dlatego, że czytały o niej kilka słów i stwierdziły, że nie warto, czy po prostu im się nie rzuciła w oczy, czy po prostu nie zwróciły na nią uwagę. I to jest The Light Between Worlds. Okładka i książka, które zrobiły na mnie już w internecie bardzo duże wrażenie. W sensie jak patrzyłam na tą okładkę na podglądzie w Book Depository, ona wyglądała ślicznie, a na żywo wygląda jeszcze lepiej. I to jest historia, tutaj nawet chyba nie mam skrótu, ale wydaje mi się, że to jest historia o dwóch dziewczynach i o siostrach chyba bodajże, z czego jedna chce uratować drugą właśnie z jakiegoś tam świata innego. Tak mi się kojarzy, mogę was wprowadzić w błąd, bo dawno czytałam to, o czym, jakby dawno czytałam opisy i do końca nie pamiętam, ale wiem, że to, co przeczytałam, w jakiś sposób mnie urzekło i razem z tym, jak wygląda okładka, sprawiło, że chciałam tą książkę mieć, więc ją kupiłam. I wydaje mi się, że z tych wszystkich książek, jeżeli bym miała zaczynać coś czytać po angielsku, to zaczęłabym od tej, żeby po prostu na świeżo wam powiedzieć, o czym ona jest, bo tak naprawdę o innych książkach już pewnie bardzo dużo słyszeliście, a o tej ja nie słyszałam jeszcze nigdzie. I teraz czas na moją ostatnią książkę z Book Depository, o której wam przed chwilą wspominałam, że wyszła też w Polsce, w polskim wydaniu. Ja mam oba. I tak naprawdę ta książka będzie takim przejściem do mojego drugiego takiego mini haulu z taniej książki, bo zamówiłam sobie jeszcze w międzyczasie trzy książki w języku polskim, jakby mi było mało książek do przeczytania, ale jakby mniejsza z tym. I nie chodzi mi tutaj właśnie o The Very Large Expanse of Sea, którą przeczytałam i której recenzję też możecie tu znaleźć. Gdyby Ocean nosił twoje imię, recenzja jest dostępna na kanale, możecie obejrzeć i zobaczyć, co ja o tej książce myślę. Nie mam jej w wersji angielskiej, chociaż bardzo mocno się nad tym zastanawiam, żeby sobie ją jednak kupić, bo jest to książka, którą warto mieć na półce. Mówię tutaj przede wszystkim o Witchborn, wersji angielskiej, zagranicznej i wersji polskiej. Okładki są praktycznie identyczne. Ta nasza jest chyba troszeczkę
ciemniejsza i ma dopisek pod tytuł Córka Czarownicy. No i tą polską, ten polski tytuł mam przede wszystkim dlatego, że patronką tego tytułu jest Ola z kanału Książkowy Freak, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, którą bardzo mocno lubię i której uwielbiam słuchać, więc zapraszam Was do subskrybowania jej kanału, do oglądania jej cudownych zdjęć na Instagramie, bo po prostu jeżeli szukacie czegoś przyjemnego dla oka, żeby po prostu posiedzieć i pozachwycać się, to zapraszam Was na Instagram Oli, Książkowego Freaka, bo jej zdjęcia są naprawdę piękne i oglądanie jej profilu to jest po prostu sama czysta przyjemność. Więc tak, mam Witchborn w dwóch wydaniach, więc mogę sobie przeczytać po polsku, mogę sobie przeczytać po angielsku, mogę przeczytać i tak, więc będę się mogła zdecydować na jakby wariant językowy, który mi bardziej odpowiada. I tak jak widzicie tu gdzieś po tytule pode mną, to miał być Book Haul z Book Depository i kilka taki mini book haul, kilka książek z taniej książki. Pierwszą była Witchborn, polskiej wersji językowej, czyli Córka Czarownicy. Natomiast druga książka, którą kupiłam, której się nie mogłam powstrzymać, która jest wznowioną serią, czy wznowioną trylogią, za którą wzięło się wydawnictwo MAG, która wygląda pięknie i jest tylko w twardej oprawie, której pierwszą część zrecenzowałam Wam w którymś podsumowaniu, które możecie tu obejrzeć. Jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, to wiecie, o czym mówię. Mówię o Mrocznych Materiach Filipa Pullmana i drugiej części, czyli o Delikatnym Nożu. Te książki są tak piękne, że po prostu jak tylko ta książka wyszła chyba w październiku, na pewno Zorza Polarna, czyli pierwsza część, miała swoją premierę wznowienia we wrześniu. Ta chyba miała premierę w październiku, natomiast trzecia część będzie wznowiona chyba w styczniu 2020, więc na to będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale na pewno jak się pojawi, to od razu kupię. Tej książki nie mogłam nie kupić, bo Zorza Polarna podobała mi się bardzo i do momentu, gdy przeczytałam książkę, byłam fanką ekranizacji, bo naprawdę mi się podobała, no nie miałam jej z czym porównać, więc wychodziłam z założenia, że to w sumie spoko film i czemu oni go nie ekranizują dalej, już teraz wiem. Już teraz wiem, bo książka jest fantastyczna, jestem w niej zakochana, czytałam ją na głos córce, chociaż bywa momentami brutalna, ale ona dużo nie rozumie, więc dzięki Bogu. Dlatego kupiłam od razu drugą część, żeby móc się jeszcze wdrożyć, póki pamiętam ten świat. Oczywiście nie mam pojęcia, kiedy tą książkę przeczytam, na pewno już nie w tym roku, bo nie starczy mi na to czasu, ale cieszę się, że ją mam, bo to jest ten moment, że jak będę miała chwilę, będę chciała wrócić do tej historii, to będę ją miała w swoich rękach. Filmu Wam nie polecam, bo ekranizacja faktycznie nie, ale bardzo dużo słyszałam dobrego o serialu, który się pojawił teraz na HBO. Nawet słyszałam takie opinie, że to jest godny następca Gry o Tron, czyli zapowiada się naprawdę dobrze. Jeżeli oglądaliście Gry o Tron, jesteście jej fanami, ja widziałam chyba tylko jeden albo dwa odcinki, bo ja w ogóle fanką serialów zbytnio nie jestem, ale to bym chciała zobaczyć, bo tak, bo chciałabym zobaczyć. Nie mam na razie możliwości, mimo że serial wyszedł już jakiś czas temu, w sensie pierwsze odcinki wyszły już jakiś czas temu, ale mam nadzieję to nadrobić, więc tyle jeżeli chodzi o tą książkę. I ostatnia w tym całym book haulu to coś, co już na pewno znacie od dawna, o której bardzo dużo ludzi mówiło, w szczególności chyba właśnie Karolina z kanału Kombuk, bo nie pamiętam, czy Karolina czytała tą książkę w oryginale, a później ta książka została wydana również po polsku. Nie pamiętam, w każdym razie ostatnio rzucił mi się film na Kanal Plusie i tak oglądam ten film, myślę sobie tak, kurczę, coś mi to mówi. Jakoś ta fabuła, te postacie, coś mi tak świeciło, że ja coś o tym wiem i chyba nie chcę tego oglądać, póki nie przeczytam książki. I spojrzałam na tytuł, i dobrze, że spojrzałam na tytuł, i dobrze, że przełączyłam, bo film już był i tak chyba w połowie, czy to były 2/3 filmu. I stwierdziłam, że nie będę tego oglądać, nie będę sobie spoilować, bo tytuł filmu, znaczy film nosił tytuł Nienawiść, którą dajesz. I stwierdziłam, że nie, halo Marta, ty nie chcesz tego obejrzeć, ty chcesz najpierw przeczytać książkę, tylko że ty książki jeszcze nie masz. I takim sposobem właśnie zamawiając sobie Delikatny Nóż, bo w sumie tak naprawdę od tamtej książki wychodziłam z zamówieniem, zamówiłam też przede wszystkim to The Hate You Give, czyli Nienawiść, którą dajesz, i po prostu nawet Artur stwierdził, że jak przeczytam tą książkę, to musimy razem zobaczyć film, bo on jest go bardzo ciekawy, bo po tych kilku minutach, które widzieliśmy, sam się też wciągnął i stwierdził, że wydaje się być fajny, więc tak, nie chciałam sobie spoilować jakiejś informacji z książki, więc no po jakichś 15-20 minutach po prostu go wyłączyłam i stwierdziłam, że nie.
Tak się nie robi. Jeżeli już wiem, że będę chciała tą książkę kupić, a już ją kupiłam i stoi na półce i będę, mam nadzieję, że niedługo, niedługo, ja wszystkie książki chciałabym przeczytać niedługo, ale mam nadzieję, że w bliższym niż w dalszym czasie tą książkę przeczytam, nadrobimy film. I tak, wybrałam tą książkę w tej okładce. Na taniej książce można było wybrać jeszcze bardzo podobną okładkę, tylko że z aktorką, która odgrywa główną rolę w filmie. Ja za serialowymi, znaczy serialowymi, ja za filmowymi okładkami książek za bardzo nie przepadam. Jeżeli nie mam innej możliwości, tylko kupić taką filmową, to kupuję, ale zdecydowanie bardziej lubię oryginalne okładki. I takich się trzymam. Więc jak miałam możliwość wyboru i wybrać tą oryginalną, a tą filmową, która jest bardzo podobna do oryginalnej, to zdecydowanie wolałam tą. Więc jak tylko przeczytam, to na pewno dam wam znać. Książek oczywiście znowu kupiłam całą masę. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście zdjęcie mojej biblioteczki, części tej biblioteczki, w której pokazywałam książki, ilość książek na półkach, których jeszcze nie przeczytałam. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja już te książki układam w drugim rzędzie i ich przybywa. Ja strasznie wolno czytam i jeszcze teraz przy dziecku czytam bardzo mało, albo mniej niż bym przeczytała nie mając dziecka, czy zanim się to dziecko pojawiło. Natomiast jakby kupuję książki, bo to już jest chyba jakaś choroba. Nawet mój mąż się ostatnio śmiał, pytał się, co mam mi kupić na gwiazdkę. Ja powiedziałam, że w sumie to nie wiem, bo chyba niczego nie potrzebuję, a on podsumował, że pewnie książki. Więc tak, ogólnie wielu rzeczy w życiu nie potrzebuję, ale książki są zawsze dobrym powodem, żeby być prezentem. Po prostu. Książek nigdy nie jest mało, co prawda ja już nie mam miejsca, gdzie ich stawiać, więc zaśmiałam się, że może kupić mi nową półkę na książki. Minus jest taki, że my nie mamy gdzie tej półki postawić, bo rzeczy dziecięce zabierają większość tej przestrzeni, którą można by było zagospodarować na książki. Ale zbieram książki. Tych mam już po dzisiejszym book haulu kolejnych 9. Tak, jest ich dużo i zaraz mi spadną, więc je odłożę. Nie mam gdzie ich stawiać, ale nadal je kupuję. Najwyżej będę, nie wiem, zrobię z nich stolik albo coś. Bo wiecie, tak naprawdę ja mam nadzieję, że my za jakieś 2 lata, 3 lata przeprowadzimy się do nowego domu. Tam będzie biblioteczka na całą ścianę z miejscem na telewizor, tak naprawdę tylko. Więc ja muszę mieć dużo książek, żeby później tą biblioteczkę jakoś zorganizować, zaaranżować. No przecież później puste półki nie mogą tam stać, nie? Więc ja tak to sobie tłumaczę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że moje tłumaczenia i moje zakupy książkowe Was jakoś nie przeraziły, sprawiły, nie wiem, że macie uśmiech na twarzy, bo macie podobne problemy u siebie ze sobą, że kupujecie, nie macie czasu czytać, nie macie później gdzie tego wkładać, nie macie co z tym zrobić, ale sprzedać szkoda, bo ja nawet jak książka mi się nie podoba, to raczej nie sprzedaję, nie oddaję, nie przekazuję dalej, tylko trzymam na półce, bo to jakieś takie, wiecie, każda książka, którą kupię, którą mam, której nawet nie przeczytam, jest poniekąd jakąś częścią mnie i jest mi przykro, gdybym się miała z nimi rozstać, nawet jeżeli konkretne książki mi się na przykład nie podobały, ale mają piękne okładki i to tyle książkowych problemów. Masakra, ale wolę mieć takie problemy niż, nie daj Boże, jakiekolwiek inne. Więc tym optymistycznym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych filmach. Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Pa!